Witajcie, z tej strony Sarch i zapraszam was do oglądania 40. odcinka z gry Shadow of the Tomb Raider. Udaliśmy się ostatnio w ramach wątku fabularnego do San Juan. Jest to kolejna nowa lokacja w tej grze i mamy tutaj z całą pewnością co robić. Na początek chciałbym się udać gdzieś w tym kierunku, dlatego że jest tutaj całkiem spory obszar do sprawdzenia, jakiś monolit też pokazany. I powiem wam, że dzisiaj będzie odcinek, w którym w końcu wybiorę sobie jeden ze starszych modelów Lary, a konkretnie weźmiemy sobie ten z gry Tomb Raider The Angel of Darkness. Więc fani tej gry mogą tutaj zobaczyć, jak Lara właśnie z tamtej produkcji prezentuje się w najnowszym Tomb Raiderze. Będzie to taka ciekawostka, teraz w końcu gra nam daje możliwość wybrania również innych strojów, więc mam wreszcie okazję, żeby sobie zobaczyć, jak te dodatkowe modele Lary wyglądają w ruchu, bo jedna sprawa zobaczyć ją tutaj w takiej statycznej formie przy wyborze strojów, a co innego, kiedy mamy jednocześnie skakać, rozwiązywać łamigłówki, wykorzystywać różne umiejętności Lary, no to będzie to całkiem ciekawa, myślę, odmiana. Oczywiście Lara nadal będzie miała swój głos, to znaczy głos Karoliny Gorczycy. Tutaj się nic w tej kwestii nie zmienia. No ale mniejsza z tym, zobaczymy jak to się będzie prezentować. A, tutaj widzę, że mamy powrót tam, gdzie byłem wcześniej. Właściwie to możemy sobie to ustawić. Będzie skrócik na przyszłość. No i koniecznie też w komentarzach dajcie znać, jak się wam ten model Lary podoba, akurat w Shadow of the Tomb Raider. Oczywiście ten model jest mimo wszystko trochę jeszcze bardziej dopracowany od tego znanego z The Angel of Darkness. Troszeczkę też tak dopieszczony na potrzeby tej właśnie odsłony. Widziałaś? To był kondor. Wspaniałe ptaki. Ach, musiałam go przegapić. Niektórzy tutaj uważają, że one przynoszą szczęście, ale to tylko ptaki. Ludzie lubią myśleć, że zdarzy się coś dobrego. I dobrze, tylko niech nie pokładają w tym całej nadziei. Czyli będziemy mieli kondora gdzieś tutaj w okolicy. No dobra, na razie zdecydowałem się ruszyć w tę stronę, ale tam będę musiał jeszcze pamiętać, żeby w razie czego się cofnąć. A patrzcie, tutaj też mamy opcję, żeby się tam dostać. I tak swoją drogą, to też bym sobie wytworzył nowe rodzaje amunicji, bo tutaj przecież sobie ostatnio to odblokowałem. Więc możemy się za to zabrać. Nawet po dwa naboje daję radę. A tutaj mam składniki, jak najbardziej mam, więc dobrze. To są te granaty z trucizną chyba, chociaż też nie jestem pewien. Będziemy sobie testować, na pewno. A tutaj te strzały błyskowe do pistoletu. Okej, mamy wszystko wytworzone. Chciałem to na początku zrobić, żeby mieć to od razu z głowy, z tego względu, że chcę od razu sobie wykorzystać też surowce, jakie tutaj zdobyłem w międzyczasie. A tutaj nie przejdę, co? Nie za bardzo. Możemy jednak przejść tędy, czy nie? Jak najbardziej. Zobaczymy, co my tutaj znajdziemy. Naprawdę, dość nietypowe uczucie grać akurat takim modelem Lary. A jeszcze przypominam, że zostały nam dwa modele Lary Croft z drugiego Tomb Raidera z 97 roku. Więc i to jeszcze przed nami. Tutaj zdobywamy ozdobiony krucyfiks. Ktoś uznał, że to przedstawienie śmierci Chrystusa należy nieco przystroić. Okej, jeszcze oczywiście trzeba jakieś ukryte informacje. Niesamowite. Jak z czasem splatają się wierzenia odmiennych kultur? Udało się na szczęście ukryte informacje szybko wykryć. No i ruszajmy dalej. Tutaj rozumiem, że do tej wody raczej skakiwać nie powinienem, co? Bo mamy prąd, więc to by mnie zniosło. Aha, czyli tutaj tak czy siak dostałem się na miejsce. To dobrze. Kolejna flaga. To już będzie trzecia. I co my tutaj mamy? Dokładnie się rozglądajmy w tej okolicy.
Wszedłem właśnie jeszcze na górę i zdaje się, że ja tutaj kurde gdzieś słyszę jakiegoś drapieżnika. Zresztą mieliśmy chyba tutaj takowego mieć. Tu jest jeszcze przejście też. A to co to za głosy? Okej. O, to swoją drogą mi przypomina o jednym osiągnięciu. Czekajcie, jeśli weźmiemy sobie pistolet i strzelimy właśnie tym nabojem błyskowym w indyka, to powinno być osiągnięcie. Trzeba przyznać, że miało to spory zasięg. Nie wiem, czy trofeum w końcu wpadnie, czy nie za bardzo? Może powinienem centralnie trafić? Sam nie wiem. Tylko też, żeby się nie pomylić. Teraz się udało idealnie. Wow! Okej, święto dziękczynienia. Tutaj widzę, że jest przejście. Wykorzystać sobie mogę wciągarkę Lin, ale jeszcze pozwolę sobie tylko te naboje błyskowe z powrotem wytworzyć. Wykorzystywać, że mamy odpowiednie składniki. No i lecimy tutaj. To już się teraz zastanawiam, gdzie się udać w dalszej kolejności, skoro mamy drogę gdzieś tutaj. Tutaj też po lewej. Możemy też na górę się dostać. Tu jeszcze mamy modlitewnik. Zobaczmy to. Ten oprawiony w skórę modlitewnik pochodzi z końcówki XVI wieku. Jest w znakomitym stanie. No rzeczywiście. Jak na księgę mającą kilkaset lat, to bardzo dobrze to wygląda. Kurde, cały czas słyszę tego drapieżnika gdzieś tutaj. W ogóle co to miał być za drapieżnik? A nie, może jednak nie. Ho. Ale odgłosy są takie, jakby tutaj była jakaś pantera czy tygrys, nie wiem. Czy ja tutaj coś mogę sobie wytworzyć? W tym momencie chyba nie, bo dopiero co korzystaliśmy ostatnio. O, nawet Lara w tej wersji też się może umazać błotem. Też mi się podoba takie przywiązanie do szczegółów, bo wydawałoby się, że taki model ze starszej gry nie będzie już tak dopracowany jak te nowe, ale jednak też i o takie rzeczy zadbano. Ale dobra, no już sam nie wiem, gdzie iść najpierw, jak to wygląda na mapie. Tutaj byśmy przeszli jakoś w tę stronę, a wygląda na to, że tu jest ten monolit w takim razie. Tak przynajmniej z tej mapy wynika. Więc to może najpierw załatwimy. A dopiero później będziemy ruszać dalej. Z ciągarką oczywiście też mogę się przemieszczać po linie. Dobra, i co my tutaj mamy oprócz tego monolitu? Tu jest zejście, tak w ogóle. No i faktycznie będziemy mogli odczytać zagadkę. Opisuję coś, co jest blisko. Pływam z żółwiem, widzą mnie tylko ci, którzy wyzbili się strachu. I gdzie to będzie? No tak, oczywiście w wodzie, pływam z żółwiem. No dobra, jak tam trafimy, to się tym po prostu zajmiemy. Gdybym zszedł tutaj, to gdzie to mnie by doprowadziło? Też w tę stronę. Ja na razie bym jednak poszedł w tym kierunku, gdzie słyszałem tego drapieżnika. No to mnie strasznie ciekawi. A jest to też taka większa miejscówka. Niestety go nie widzę, przynajmniej na razie, ale pewnie jak się zbliżę, to dam radę. Czekajcie, tutaj przy okazji możemy sobie rośliny przenikliwości zabrać. Jest, mamy go! Dobra, wiedziałem kurczę, że musi tutaj być. Wejdę na razie na górę. Teraz uwaga. Patrzcie, też tutaj wskoczy. Uwaga. Chodź tutaj. To będzie fajna walka. Dobrze. Uciekaj, uciekaj. No i proszę, nawet nas nie drasnęło, co?
tutaj się bardzo przydaje ta umiejętność, która pozwala mi od razu trafiać w czuły punkt. Dało radę jak najbardziej. Właściwie to weźmy sobie roślinę przenikliwości. To od razu wykryję. O, proszę, tutaj też mamy zwierzęta, na jakie możemy zapolować sobie. No i jest kolejny punkt umiejętności, tak przy okazji. Ja tutaj najpierw się właśnie rozejrzę. Wszedłbym w ogóle też jeszcze na górę. Mimo wszystko też od czasu do czasu instynkt przetrwania muszę sobie aktywować, no bo wiadomo, że ten wzrok roślina przenikliwości nie daje mi szansy, żeby odnaleźć jakieś znajdźki typu dokumenty i tak dalej. To mi jedynie wykrywa rośliny, zwierzęta, przeciwników i tak dalej. No ale dobra. Właściwie trochę się przyda uzupełnić zapasów, bo w razie czego będziemy mogli jeszcze zainwestować w jakieś ulepszenia, prędzej czy później. A też roślin przenikliwości nie muszę żałować, więc od razu wytwarzamy sobie kolejną miksturkę i lecimy dalej. A patrzcie, tu jest chyba wejście do grobowca, bo mamy te czaszki. To jest zawsze oznaczenie grobowca właśnie. Więc chyba tutaj też się wybierzemy. Zdecydowanie grobowiec wyzwań w pobliżu. Po kolei jednak, tutaj jeszcze możemy też zapalować i to nie w jednym miejscu nawet. Bo tam dalej też widziałem przez chwilę. Ciekawe czy... Patrzcie, tam też jest chyba przejście, kurde. Jest tego naprawdę mnóstwo tutaj w tej okolicy. Mamy co robić. Dobra, spłoszyłem zwierzynę, ale to nic. Poprosimy jeszcze drewno. Tak na pierwszy rzut oka nie widzę tutaj żadnych dokumentów, reliktów i tak dalej. Niczego mi tutaj w tym stylu nie wykrywa niestety. Dobra, znowu wykorzystaliśmy roślinę. Tutaj zbieramy od razu kolejną. I właściwie możemy sobie ponownie to wykorzystać, bo tych roślin jest tu zdecydowanie więcej. Oskurujmy królika przy okazji. Nie, to w takim razie ja się teraz wybiorę jak najbardziej w kierunku tego grobowca, bo to będzie rzecz najciekawsza w tej okolicy. Tutaj też będę musiał pamiętać, zerkając na mapkę, to gdzie ja się udam. Też w kierunku tej wody, to tam najwyraźniej prowadzą mnie różne przejścia. Tak to przynajmniej wygląda. Czekajcie, bo teraz znowu mogę zapolować ewentualnie. Też, żeby się nagle nie okazało, że mam za dużo tych skór i znowu osiągnę limit, więc może nie przesadzajmy z tym polowaniem. No cóż, Lara Croft z The Angel of Darkness jeszcze za takie polowanie się nie zabierała, więc proszę bardzo. Zawsze to i dla niej coś nowego. Kusi mnie, kurczę, zawsze, że jak wchodzę do nowej lokacji, to i tak zbieram te rośliny, mimo że mam ich zawsze pod dostatkiem. Ale w pewien sposób uspokajam się wtedy, że faktycznie wszystko przeszukałem na danym terenie, a już jak wracam w to samo miejsce, no to wtedy oczywiście zbierać wszystkiego ponownie nie muszę. A znowu jest tam muzyczka, co ciekawe. Muzyczka znana z Paititi. A może tu mamy Morejkę tutaj, bo zawsze obok niej był jeszcze ten mężczyzna, który grał. To by się zgadzało. Przedstawienie świętego Jana Teologa. Święty Jan zmarł najpóźniej ze wszystkich apostołów i tylko jego życie nie zakończyło się śmiercią męczeńską lub samobójstwem. Jako autor 5 ksiąg Nowego Testamentu jest patronem teologów i uczonych. W swoim długim życiu miał kilku uczniów, którzy kontynuowali jego nauczanie po jego śmierci, zapoczątkowując badania religijne trwające po dziś dzień. Motywy religijne w tej grze też są jak najbardziej obecne i to już nie pierwszy raz. 2 punkty umiejętności to jeszcze chyba będzie za mało, żeby sobie coś rozwinąć. Tutaj 3 punkty są wymagane dalej. Więc idziemy w takim razie w tę stronę. Proszę, jest i Morejka jak najbardziej.
Zaraz z nią pogadamy. Od dawna krążyły plotki o potworach, z braku lepszego określenia, w okolicy misji świętego Jana. Miejscowi nie chcą rozmawiać o tym, co widziano. Na samą wzmiankę posępnieją i zwykle zmykają do swoich domów. Jestem jednak święcie przekonany, że kiedy nawrócimy tutejszą ludność, te potwory okażą się tylko zabobonami, cieniami, które znikają w świetle Pana. Zobacz, co mam na wymianę. Czego Cześć. Szukasz? Czym ci mogę służyć, Laro? No cóż, ona już nowych gadżetów raczej mieć nie będzie. Jedyne, co mogę u niej kupować, to tutaj amunicję, no i dodatkowo jad lub truciznę. Czy chcę znowu coś sprzedać? Oto jest pytanie. Już mam, kurde, tych roślin przenikliwości aż nadto, prawdę mówiąc, ale... No dobra, możemy w sumie sobie na tę sprzedaż pozwolić. Miłego korzystania. Dziękuję. Dobry interes. I czy chce się dalej pozbywać tych rzeczy? Może też drewno i pióra? Dziękuję. 14 sztuk, żeby zostało 10. Miłego korzystania. Dziękuję. No, myślę, że na tę chwilę wystarczy chyba. Nie mam tego poza tym już aż tak dużo. Przyjdź, jeśli będziesz potrzebować czegoś jeszcze. Ona ciągle zmienia swoje położenie. A zdecydowanie jest to, można powiedzieć, najcenniejsza dla nas handlarka w pewnej fazie rozgrywki, bo można było od niej kupić chociażby wytrych, czy też wciągarkę. Ja sobie od razu pozwoliłem na zakup, kiedy tylko była taka opcja, no bo na brak pieniędzy w tej grze nie narzekałem. I nadal w sumie nie mogę narzekać. Mamy plecak, więc odkryją mi się przy okazji skrytki survivalowe. Okej. Rozumiem, że na terenie tego grobowca tu jest całkiem sporo jeszcze tych rzeczy do zdobycia. Ale muszę właśnie się skupiać na tych znacznikach. I to ostatecznie do celu powinno mnie doprowadzić. Oj! Jezu, mały włos bym spadł i się zabił. Ale spokojnie. Trzymamy się tutaj, a później sobie zjedziemy na linię. Chociaż patrzcie. Nie powinienem odskoczyć? Nie, spokojnie sobie tak zejdziemy. Tu będzie pewnie droga powrotna, tak czy siak. Ciekawe, czy dokładnie tą samą drogą, czy jednak będzie coś innego. Od razu mamy kolejne ognisko. Jeszcze jeden dokument przy okazji. Ja poproszę o informację. Nowy obóz odkryto, to wiem, ale czekam jeszcze na dokument właśnie. To dwa legendarne drzewa, które wzajemnie się uzupełniają. Drzewo Czeczen wydziela trującą substancję, której dotknięcie szkodzi, a nektar z drzewa Czaka może zneutralizować tę truciznę, nim wywoła ona poważne oparzenia. Fascynujące w tych dwóch drzewach jest to, że zawsze rosną bardzo blisko siebie. Według legendy dwaj bracia, wojowniczy książęta, walczyli na śmierć o miłość kobiety i zmarli w swoich ramionach. Błagali bogów o przebaczenie i uzyskali je. Kinicz, łagodny, odrodził się jako dobroczynne drzewo Czaka, a Tisik, nienawistny, odrodził się jako trujące drzewo Czeczen. No proszę, kolejna nowa wiedza do przyswojenia. Ja tylko zapalam właściwie te ogniska, ale poza tym nic tu po mnie. Tutaj będziemy dalej schodzić. Czyli rzeczywiście to były te dokumenty. Aż nie wiadomo, które będzie w następnej kolejności. Ja tutaj też cały czas muszę z instynktu przetrwania korzystać. Dobra, skaczemy. Strasznie ponuro to miejsce wygląda. O nie, znowu słyszę Yasil. Czy to oznacza kolejne motywy straszące dla nas? Zbliżają się kłopoty. No, zdecydowanie. Musimy być ostrożni tutaj. Nie ma co ukrywać.
takich chwilach nieraz wolę nasłuchiwać, czy właśnie tutaj mnie coś nie próbuje zaatakować. Lepiej zamilknąć w niektórych momentach. Ale patrzcie, tutaj mamy jakiś trujący gaz, więc można by to było pewnie podpalić. I chyba będę musiał to zrobić. Jak najbardziej, wytwórz strzały zapalające. No to zróbmy to. Och, pachnie jak zgniłe jaja, siarka. No i proszę bardzo, mogę wchodzić. Ciekawe, czy ten gaz się ponownie pojawia, nawet jak to podpalimy. Ojejku, jak najbardziej. No to nieciekawie. Właściwie ciągle będę sobie wytwarzał te strzały zapalające w razie potrzeby. A na pewno taka potrzeba będzie. Kurde, no słyszę ciągle te istoty Yashil. Ale na razie gdzieś tam tylko mnie chyba obserwują. Muszę zniszczyć tę barykadę. Dobra, zobaczmy. Okej. To nie będzie trudne. Czyli wygląda na to, że szykuje nam się grobowiec z takimi zagadkami. Związanymi właśnie ze strzałami zapalającymi. Idźmy dalej. Teraz przejście tędy. O, widzę tam z prawej. Jest skrytka survivalowa. Spokojnie, Laro, trzymaj się. Czy ja tą skrytkę wcześniej tutaj widziałem? Nie za bardzo. Czyli jednak nie wszystkie mi się tutaj pojawiły. Kurczę. Okej. Tu rozumiem, że nie zejdę. Będę musiał znowu przeskoczyć, korzystając z czekana z liną. I Yashil również tutaj są? No, nie zauważyłaś do tej pory, Laro? Bo ja tak. Skaczemy. Kurde, zawsze przy tych skokach mam taką nutkę niepewności, czy się uda. Na szczęście tym razem nie było problemu. Czekajcie, no. Tak zastanawiające to jest, gdzie ja znajdę te rzeczy. Nie no, niby tam gdzieś dalej jeszcze. Patrzcie. Tutaj chyba będzie droga powrotna, co? Tak to przynajmniej wygląda, że z góry będziemy musieli tutaj zjechać na dół. Zapamiętajmy to, bo może się okazać też ta wiedza przydatna. Jeśli mamy tutaj, kurde, gdzieś Yashil kryjących się po kątach, to znaczy, że przyjdzie mi zapewne zawalczyć, a to oznacza, że będę też chciał sobie wykorzystać te nowe rodzaje amunicji i wypróbować to przy jakiejś okazji. Na razie ruszajmy dalej. O nie, boję się, że przy takich wąskich przesmykach jak tutaj, że mi, kurde, nagle wyskoczy któraś z tych istot, tak jak już przecież było to, kiedy rozwiązywaliśmy wątek fabularny. Naprawdę jest w tym coś przerażającego. Aż tam muszę się dostać, co? No to ciekawie się robi. Czekajcie, teraz tam muszę chyba wystrzelić. Muszę dostać się na platformę. Dobra, nie będzie z tym problemu, prawda? Ciekawie. Muszę jakoś wywołać eksplozję. No, czyli też będziemy musieli coś takiego robić. Aby się dalej dostawać. Od razu kolejna strzała zapalająca. I pytanie, gdzie teraz? Tak, chyba tam będę musiał tą platformę sobie przywołać. Zaraz zobaczymy. Mamy martwego człowieka, ale to już od długiego czasu. Muszę jakoś wywołać eksplozję. A ta eksplozja nie wystarczy? Raczej wątpię. Muszę jakoś wywołać eksplozję.
Dobra, to zaraz to zrobimy. Chyba wiadomo już o co chodzi, tylko tu najpierw podejdę. Jest kolejny dokument. Pochwała Drzewa Świata. Majańskie Drzewo Życia, nazywane również Jaszcze, korzeniami sięga podziemnej krainy zmarłych. Wyrasta w naszym świecie, a gałęziami sięga aż do raju. We wnętrzu drzewa kryje się Itzamie, ptasi bóg, który podobno zna wszystkie tajemnice trzech poziomów istnienia, w których rośnie Drzewo Świata. Ciekawe. Masa tutaj tych strzał narozstawianych, ale co się dziwić, skoro będziemy musieli to wykorzystywać, wytwarzać kolejne strzały zapalające. Dobra, czyli tutaj wypuścimy ten gaz najwyraźniej. Na to wygląda. O nie! Czekajcie! Patrzcie, na nich to nie działa, tylko na ludzi pewnie. A to ciekawe. A tutaj? To jest to ogłuszające i akurat w tym przypadku zadziałało. Ale bardziej to na ludzi będzie można wykorzystać faktycznie. Dobra, kto jeszcze chętny? Chciałem po trochu z każdej broni skorzystać, żeby wam pokazać. I to mi się udało. Nie wiem, czy jeszcze tutaj mnie coś zaatakuje? Chyba nie. Przynajmniej na razie. Powinienem mieć spokój. Wytwórzmy sobie za to z powrotem te naboje w takim razie. I teraz będę musiał właśnie tutaj zadziałać. Kurde, takie mam wrażenie, że ciągle tutaj gdzieś w pobliżu są te stwory. Ale dobra, bo ja rozumiem, że muszę tam się zaczaić i w dobrym momencie przeskoczyć, jeśli to ma mi pozwolić dostać się dalej. Dam radę trafić. Idealnie. Dokładnie o to chodziło. Ruszajmy dalej. Patrząc na mapkę, ciągle ta płaskorzeźba przed nami. I nie tylko zresztą. Całe szczęście, że to się nie zerwało. Okej, tutaj będzie ta płaskorzeźba chyba. Też bałem się, patrzcie, tam przebiegał. Też bałem się, że ta platforma się może zawali. Ale okej, mamy w końcu płaskorzeźbę. Więc też odczytajmy to, co jest na niej zawarte i będziemy ruszać za chwileczkę dalej. Co my tu mamy? Z korzeni w podziemnej krainie, dających schronienie nietoperzom, wyrasta prosto w górę. Jego pień mocno trzyma świat ludzi, a gałęzie pokryte białymi liśćmi rozciągają się po nocnym niebie. Znowu o tym drzewie życia. Właściwie to zerknę i patrzcie, mamy tutaj gdzieś kolejny relikt. Czyli to w ogóle jest jakaś inna miejscówka jeszcze. Tutaj pewnie będzie przejście. Zobaczymy. Na razie bym się chciał dowiedzieć. Aha, tu jest ten relikt. Znowu jestem na dobrej drodze. A patrzcie, tutaj po raz kolejny jest platforma. Dobra, zaraz coś z tym wykombinujemy. Prymitywna laleczka. To jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. Kurczę, to już trzecia, jaką znalazłem w tej grze. Ciekawe. No i dobra. Teraz będę mógł przeskoczyć. Jezu, czy ktoś tu się nabawił gruźlicy? W pewnym momencie już bałem się, że nie doskoczę, ale udało się na szczęście. Idźmy dalej. Co my tu mamy? Oho, znowu trzeba będzie zadziałać. Czekajcie, ja jeszcze pozwolę sobie zaznaczyć kolejny relikt. No i działamy tutaj. Znowu! Tylko ten jeden, czy jeszcze?
Tam mamy kolejnych. No to już ich chyba nie przeszukamy. Ale dobra. A, bo tam jest kolejna jeszcze platforma, patrzcie. Tylko jak to działa? Wow, ale... Czekajcie, bo... Ja musiałbym w dobrym momencie przeskoczyć. Albo wręcz inaczej. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Wracamy spokojnie tutaj. I teraz dopiero to podwyższymy. To chyba powinno być ok. No właśnie, bo to się podnosi. A gdybym za wcześnie to zrobił, to bym tutaj nie doskoczył. Nie. Już myślałem, że nie doskoczę teraz. Na szczęście się udało w ostatniej chwili. Muszę dostać się na platformę. Jezu, jeszcze mamy ich więcej. Dobra. Weźmy sobie strzelbę nową. Jeszcze? Jeszcze was tutaj więcej, czy nie za bardzo? Bo ciągle te odgłosy słyszę. Bez końca, ale... Na razie chyba spokój. Dobra. Wytwarzamy z powrotem strzały. I ruszajmy dalej, tylko... Pytanie, gdzie teraz? Tutaj chyba. Muszę dostać się na platformę. Aczkolwiek z tej strony też kusi, żeby to sprawdzić. Nie, ja pewnie te platformy znowu będę musiał jakoś poprzestawiać. Ta, patrzcie, tutaj mamy skok czekający nas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie wydaje mi się, że właśnie będę musiał stąd strzelić. Bo tam na dole już byłem, jak rozumiem. Czekajcie. Nie no, ja tutaj mogę sobie wejść. A tu na dole może nie byłem? Nie no, tam już byliśmy jak najbardziej, ale to mogę sobie jeszcze zabrać. Spróbujmy w ten sposób. Trochę byłem za blisko, ale nic się nie stało. I skaczemy na razie. To odczepimy. A no właśnie, teraz będzie jakoś bliżej. Może znowu podwyższymy to jakoś. Muszę dostać się na platformę. Okej, tutaj to będzie. W sensie wypuszczenie tego gazu. Jest relikt, który wcześniej sobie oznaczyliśmy. Kolejna laleczka. To jakaś prymitywna rzeźba postaci ludzkiej. Czemu ja zbieram taką kolekcję tych samych laleczek? Muszę dostać się na platformę. Dobra, no trzeba będzie to zobaczyć. Myślałem, że to jest plecak, ale nie, to jest tylko to, co wybucha. Niech mnie to nie myli. Na razie to odblokujmy. Okej, i zobaczmy, jak to zadziała. Że co? Co jest grane? Ej. Coś tu jest nie tak. Ale poczekajcie, bo ja chyba teraz właśnie musiałbym przeskoczyć na drugą stronę tam. Ale nie tak. Skoczmy. Dobra, i teraz tam. Dobrze. I teraz spróbujemy. Jasny gwint, to było niebezpieczne, ale udało się. Zostawcie mnie w spokoju. Czekajcie, bo mam tutaj pułapki przewidziane na nich. Przejdźmy sobie tutaj. Aj, nie wyszło. Dobra, udało się. Możemy się właściwie podleczyć szybko. Kurde, więcej tutaj was. Teraz strzelba. Obrażenia tej strzelby nie są nadzwyczajne, bo to jest taka szybkostrzelna strzelba, więc na inne sytuacje może być przydatna. Niekoniecznie akurat tutaj. A proszę. Ten pistolet zaskakująco mocny,
biorąc pod uwagę, że jest z tłumikiem. Muszę do góry. No, my cały czas musimy, kurde, do góry, tak właściwie. Na razie to nas tutaj obniżyło. I teraz pytanie. No ja będę musiał tam się wspiąć, gdzie walczyłem, gdzie byli przeciwnicy. Muszę do góry. Dobra, lecimy tędy, chociaż najpierw sobie może odblokuję tutaj przejście. Nic mi się nie stanie, przeszukajmy jeszcze. Muszę do góry. Tutaj nic ciekawego, wbijamy zatem na górę, faktycznie. Poprosimy więcej strzał. I teraz co, tutaj też to? A nie, tutaj mamy cały czas. Ej, bo ja tutaj wróciłem. A to ciekawe. A, bo patrzcie, tutaj się teraz odblokowało. Kurde. To interesujące. Czy to już będzie mój cel? Wydaje się, że tak. Zobaczymy. No, jak najbardziej. No to super. Naprawdę bardzo fajny, ciekawy grobowiec, musicie przyznać. Po raz kolejny coś nowego. Na razie zobaczmy, jaka umiejętność będzie odblokowana. Dobra. Całkowicie przywraca zdrowie, gdy Lara jest blisko śmierci. Odnawia się między walkami. Czyli teraz wracamy. I ten grobowiec to właśnie to drzewo życia. Można było zauważyć. Czyli wracamy. Pewnie właśnie tam od góry jakoś się dostaniemy, tak jak wcześniej wypatrzyłem. No cóż, jakichś wielkich straszaków związanych z Yasil nie było, ale za to sporo walki jak najbardziej. A trzeba przyznać, że Lara w wersji z The Angel of Darkness poradziła sobie bardzo dobrze. Tutaj jeszcze w San Juan jest trochę do zwiedzania, więc może nawet w kolejnym odcinku od razu sobie wybiorę ten model Lary z drugiego Tomb Raidera. Zobaczymy. Tutaj to będzie na razie wszystko. O, i to jest właśnie to miejsce chyba. No, ja tutaj przechodziłem sobie. Czyli teraz już w zasadzie wracamy tą samą drogą, tak? Ewentualnie... czy tędy? Tego to ja bym nie ryzykował. Chyba jednak tutaj będzie bezpieczniej, co? Już sam nie wiem. A, zdecydowanie nie ma co ryzykować, bo ja tędy przechodziłem, ale droga powrotna tutaj by nie zadziałała. Czyli to jest ta inna strona, z której jak najbardziej warto skorzystać. Dobra, ja chciałbym się wrócić do jakiegoś obozu i na tym sobie zakończymy. Było naprawdę ciekawie. Jak zwykle dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak się wam ten grobowiec podobał. No ale ja jeszcze nadal muszę się spróbować w ogóle z niego wydostać. Trochę tutaj wspinaczki jeszcze Larę czeka. Sprzęt wspinaczkowy też trzeba będzie wykorzystać. Tutaj nadal to powietrze jest bardzo chyba zanieczyszczone, bo Lara wciąż kaszle. Mam nadzieję, że nie nabawiła się jakiegoś podejrzanego choróbska. Jeszcze trochę i się w końcu nasza bohaterka zacznie zamieniać w Yasil. Swoją drogą, nie byłaby to też głupia teoria, gdyby się okazało, że Yasil może powstały w wyniku właśnie jakichś gazów, jakiejś trucizny. Czy to już będzie... Nie! Kurde, nie chciałem tak skakać, zdecydowanie. Dobra, czy to już będzie powrót? Czy to jeszcze inna droga? Nie, jednak od innej strony wychodzimy.
Proszę, proszę. Ale mamy po tej stronie z kolei obóz, czyli najwyraźniej tutaj już byłem. No dokładnie, to jest to miejsce. Proszę bardzo. Wszystko zatoczyło ładnie koło. Ja tutaj sobie jeszcze wyjdę. Tyle tylko, że którą stroną? Wydaje się, że tędy właśnie. No i tak jak wcześniej właśnie mówiłem, że trzeba by może przeskoczyć, to po prostu jest to jak najbardziej droga powrotna. A tutaj, gdzie mieliśmy też Morejkę, jak najbardziej również mogliśmy znaleźć ognisko. Więc właśnie przy tym ognisku się pożegnamy. Jeśli ten film wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę. Przez chwilę się otoczenie nie doczytało. A my spotkamy się w kolejnym materiale, w którym jeszcze tutaj się z pewnością porozglądamy, bo całkiem sporo terenów jeszcze zostało niezwiedzonych, chociażby i z tej strony. Może to też, kurczę, będzie jakieś wejście do grobowca albo krypty. Kto wie? Wygląda na to, że jest tutaj tego więcej, jak patrzę sobie teraz na statystyki, a więc oczekujcie, a na razie to by było na tyle. Cześć!